Witaj na kanale Bulwers Games. Zapraszamy do oglądania. Siemanko, z tej strony Kamilos i... Kto? Cześć, Slin. Co się stało? Schemat kolorów został zmieniony. Dobra, więc to jest taki poradnik, jako że prosiliście, znaczy prosiło kilka osób. Jak dodać... Tą chmurę taką, z tym takim, tym tańczącym głównym. Ej, to była ładna dziewczyna. Znaczy no, nie wiem, nie widać było twarzy, więc nie mogłem określić, ale no. Nie wiem, więc, czy to było Więc tutaj mniej więcej zademonstruję, jak to zrobić, ponieważ to jest naprawdę proste, a efekt jest naprawdę... Parę minut już gotowy, także może... Nie parę minut, nawet nie parę minut. No to więc teraz patrzcie, jak Kamil to robi, ja się na tym nie znam. No, Daniel się na tym nie zna, ale no, on też umie montować. Czasami. No więc tak. Oczywiście program będzie nam potrzebny Sony Vegas. Obojętny jaki. Obojętny jaki. Nie. 11, 10, 9, 8, 7. Obojętny. Ale 11 zalecamy, bo on ma tak. Ja mam 10. Jest dla mnie najlepsza, ale 11. No, no to... 11 jest taka chyba najlepsza, mi się wydaje. No to ale 10, no jak on. Dobra, obojętny. O, dobra. Dobra, więc najpierw przygotowujemy sobie klip, na który chcemy wyciąć i podstawić coś pod. Czyli ja tutaj tak na przykładzie wziąłem sobie klip, który tam nagrywaliśmy kiedyś. Znaczy, no, to był konkursowe, tylko wyciąłem tło. No i tak, tutaj na tym klipie możemy wyciąć niebieskie tło, ponieważ jest mniej więcej jednolite, nie ma... Znaczy są chmury, ale tam pierdzielić. No to tak, żeby zamienić to niebieskie niebo. Jesteś Daniel? Słyszysz, czy umarłeś? No marłem, nie ma mnie. Dobra, więc no, żeby... No, to żeby zamienić to, co się chce, czyli u mnie tutaj będzie to niebieskie niebo tutaj, w tyle Minecrafty. To tak, jedziemy tutaj, klikamy to takie tutaj gówno. Event FX. I wybieramy sobie Chroma Keyer, Sony Chroma Keyer. Klikamy dwa razy lub dodajemy. I wyświetli nam się coś takiego. Nie zwracajcie na razie na to uwagi. I tak. Pojawia nam się coś takiego. I żeby zaznaczyć te chmurki, to najlepiej kliknąć pobieranie koloru i kliknąć tutaj. Mamy na przykład to niebieskie, czyli ten dokładny kolor. Klikam na to. I powinno być, żeby wyciąć idealnie, to powinno być to niebieskie, znaczy czarne. To co wycięliśmy, to powinno być czarne. I tutaj możemy wyregulować. Oczywiście. Tak, żeby było jak najczyściej i żeby nie te... No... Ja już się tu gubię. Dobra, powiedzmy tak, tutaj jeszcze coś się ogarnie. Myślę, że tak będzie gitara. Dobra, i teraz tak... No. Jak już mamy to wycięte, to dodajemy cokolwiek. Ja dodam jakąś tapetę, którą kiedyś tam miałem. Pod klip i już. I jest tacy. I widzimy, że mamy tło. To takie trudne, na serio? Tutaj sobie walczymy. Ja bym tego nie ogarnął. O fuk. Wyszło. Wyszło? Wyszło czy nie wyszło? No wyszło, kurde! No dobrze. To się kłócisz ze mną. No i co, no czekajcie. O kurde, to dlatego tak ścinę, jak mam best, kurde. No i co, i teraz to tak wygląda, że rusza się obraz nasz, ale z tyłu oczywiście nie ma nic. Tutaj trochę to taki tu jest pokazane, no bo wiadomo, to tylko przykład, ale wiecie, o co chodzi. No, można na przykład dodać jeszcze... Ja tu sobie jakiś plik z Half-Life'em przygotowałem. No jak dodamy, to oczywiście możemy jeszcze dostosować ten Chroma Keyer, żeby jak najlepiej obraz wyszedł. Mhm. Zaraz tu ogarniemy coś. Rozumiem. No, ale rozumiesz. Czyli nic nie rozumiem, tak naprawdę. Dobra, zobaczę potem, może też mi się coś takiego uda zrobić. Udać to ci by się udało, bo to jest proste. No nie wiem, w tym moim starym Sony Vegas 7, co to ja nie wiem. Może być ciężko. Tu jest oczywiście otoczka, blur. No i... Mniej więcej to tyle, no tak to wygląda. O, tutaj nam się... Widzę też paski
Znaczy nie paski, tylko te. No to takie klikacze, kurde, w menu, kurde, jak to się nazywa? Klikacz? To tam gdzie pisze, kurde, opcje, wyjście z gry. Co? Nic, nie wiem. Chodzi o kursor, myszkę, czy co? Nie, o te takie przyciski. Dobra, pierdzieli. No, ale... Każdy wie, o co chodzi chyba. Pokaż teraz. No, pokazuję, przecież, nie? A, no to dobra. No to przecież wiadomo, że ty nie widzisz, ślepy jesteś ty. No. No. No tak, tak to jest, ale jeszcze mogę dać inny przykład. No powiedzmy, że teraz zamienimy sobie klip z TFA, ale tutaj nie wiem, czy coś będzie do zamiany. Zaraz to zobaczymy. No dobra, już wiadomo, jak to robić. Nie? No. Co to masz drugi raz robić? Także... No. Czyli tak to się prosta robi. Prosta czynność. Chroma Keyer, dodajecie, czy tam... Oczywiście to jest przykład, tylko możecie obojętnie jaki tam tło albo coś tam zrobić, więc... Tutaj sobie regulujecie, jak wam tam wygodnie. O, tutaj nie, do dupy. Tutaj też nie za dużo. Tutaj można sobie rozjaśnić. Zamulasz. No i tutaj dajecie o tak. Dobra, jest, koniec. I cacy, działa. O, fuck. Co ja zrobiłem? No ale no, dobra, tyle. No tak, pokazałeś to, jak to się robi, więc ta, pokazałem. Cześć wszystkim. Cześć. Że potem nie było, że się nie umie, kurde.